No cześć siemanko, witajcie na moim kanale, z tej strony Michał, a dziś, jak obiecałem, tak robię, dziś zajmiemy się delidem IHS-a z RSX-a, gdy spróbujemy sobie ściągnąć czapkę sposobem internetowym, a mianowicie podgrzejemy to wszystko, gdy spróbujemy podważyć, no i wedle wszystkich internetowych znawców powinno puścić. Czy się uda? Zaraz zobaczymy, więc nie przedłużając, zaczynajmy! No więc z rzeczy, które zamierzam użyć, mamy tutaj kartę, gdy taką akurat w moim przypadku jest to karta jakiegoś klubu, Deichmann bodajże, którą sobie zamierzam włożyć tutaj w tą szczelinę, żeby niczego tutaj nie uszkodzić. Mam taką szpatułkę, którą sobie zamierzam to wszystko tutaj podważyć. No i mam tutaj taką właśnie suszarkę mojej kochanej żony, którą zamierzam sobie tutaj to wszystko tak mocno podgrzać, jak to tylko możliwe, żeby tego nie uszkodzić, a jednocześnie odspoić tutaj ten IHS od samego CPU. Czy to się uda? Sprawdźmy. Au, 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 au. O kur... No dobra, to jest przykład na to, że nie zawsze wszystko udaje się na tym kanale. Jak widzicie, głupota kosztuje, gdy mogłem to zlecić komuś, kto się na tym zna. A tak, mam breloczek do kluczy. Nawet nie... Miałem tutaj taką sugestię od pewnej osoby, żeby sprawdzić, czy mimo wszystko ona działa. No, no nie będziemy tego robić, bo dobrze wiecie, że nie będzie działać. No... Wszystko poszło dobrze i zgodnie z planem, tylko ostatnia kość pamięci z RSX-a się urwała. Więc cóż, chyba przyjdzie nam w ten mało optymistyczny sposób zakończyć ten odcinek. Delete RSX-a się nie udał. Jest mi przykro. Ale na tym kanale się nie załamujemy i idziemy do przodu, więc cóż, za głupotę się płaci, a ja lokalnie znalazłem slimkę w wersji 2004. Co prawda RSX jest troszkę w wyższej litografii, ale cóż, spróbujemy sobie zrobić tutaj delete i tutaj spróbuję to sobie tak troszkę zrobić, myślę, po swojemu, a mianowicie za pomocą troszkę innych narzędzi i w troszkę inny sposób. Więc nie przedłużając, zejdźmy do mnie do pracowni i zobaczmy, czy to się uda. Tym razem.
Abstrahując już od samej czapki na celu, zobaczcie jak, albo raczej na RSX-ie, zobaczcie jak tutaj jest zrobione odprowadzanie ciepła z RSX-a. Nie jest to jeden kawałek aluminium, ale mamy tutaj dwa kawałki aluminium złożone na kanapkę i tutaj jeszcze mamy takie cycki, co prawda no nie ma za bardzo sensu tego tutaj zjeżdżać do zera, ponieważ być może ta różnica 0,1 mm robi tutaj robotę i wtedy nie będzie już w ogóle przylegać ładnie do naszego RSX-a, natomiast no, jest sens na pewno wymienić tę wyschniętą pastę termoprzewodzącą, która tutaj już nie robi nam absolutnie żadnej roboty. Więc no kurde, no szczerze nie wiem kto to tak wymyślił, ale no musicie przyznać, że no wybitnym gościem to on nie był. Więc no cóż, zabieram się za robotę, za czyszczenie. No i wracam, jak już będę mieć wszystko skończone. Jak widzieliście, trochę to pracy kosztowało, ale tym razem poszło bez większego problemu. No kurde, nie powiem, że nie miałem stresa, ponieważ zapłacić drugi raz za głupotę byłoby mi już całkiem głupio i kurde, troszkę przykro, ponieważ tą drugą konsolę w zasadzie zafundowała mi moja małżonka, wyskakując z hajsu i dając mi w prezencie, żebym sobie sprawił i żebym już więcej buły nie męczył, ponieważ no nie ukrywam, miałem doła po tym, jak urwałem pamięć z tego pierwszego RSX-a. Na szczęście tym razem operacja się udała. Nie robiłem z premedytacją Delida na selu, ponieważ generalnie powiem Wam tak, ja tutaj nie mam problemu z temperaturami na selu, więc nie widzę powodu, żeby go w jakikolwiek sposób póki co skalpować. W sytuacji, kiedy zacznę mieć problemy z temperaturami na selu, wtedy pomyślę o skalpie, ale nic na siłę. Tutaj bardziej skupiam się na RSX-ie, ponieważ to właśnie RSX jest tutaj tą gorącą częścią tej konsoli. Więc jak widzieliście, skalp się udał, ale przy okazji zobaczyliście układ chłodzenia. Jest to najbogatszy z jednej strony układ chłodzenia ze wszystkich slimek, jakie kiedykolwiek powstały. Natomiast, no kurde, jak widzicie tutaj na przebitce nie wygląda to najlepiej. No, ten układ chłodzenia niepotrzebnie składa się z dwóch elementów aluminium, przez co jest jeszcze jedna warstwa pasty, którą należy wymienić. I nie każdy to pewnie wie, dlatego też w przypadku tego slima Delid RSX-a może niewiele dać uzysku w temperaturach, dopóki nie zrobicie jeszcze przesmarowania tej warstwy między tymi dwoma aluminiowymi płytami. Na jak bardzo to pomoże? Zaraz sobie zobaczymy, natomiast no kurczę, uważam, że nie jest to fajnie pomyślane. Powinno to być w jednym bloku aluminium i nie byłoby wtedy żadnego problemu. A tak, no to mamy co mamy. Więc co, nie przedłużając, zwróćmy uwagę na to, jak to wyszło na gotowo. No i jak widzicie, ta temperaturka jest całkiem ok. Przy 28% na GTA 4 jest całkiem spoko. Jest to co prawda prawie 70 stopni, ale z drugiej strony jest to niecałe 70 stopni przy 28% wentylatorów, więc jest całkiem ok. Temperaturę w pomieszczeniu mam w okolicach 25 stopni i z reguły nigdy nie mam więcej, ponieważ jest to pomieszczenie klimatyzowane. Również i w lecie jest mniej więcej w ten deseń. Oczywiście spróbuję jeszcze pójść dalej w tym temacie i być może w kolejnym materiale spróbujemy sobie na przykład zrobić test na PTM-ie. Czy PTM zrobi tutaj różnicę i wtedy PTM bym zastosował pomiędzy tymi dwoma blokami aluminium oraz rdzeniem i warstwą pomiędzy IHS-em, a z kolei tym pierwszym blokiem aluminium. Co za tym idzie, trzy kanapki zrobimy sobie wtedy PTM-a. RSX-a zostawimy na paście, tak jak jest, ponieważ temperatury ma zacne. Sela zostawimy na paście, ponieważ temperatury ma zacne. Ja tutaj nie zamierzam nic więcej specjalnie kombinować.
A tutaj będziemy walczyć z samym RSX-em. No i mam tutaj jeszcze jeden patent, który chciałbym wypróbować, ale o tym już sobie porozmawiamy przy okazji następnego materiału, który, kurde, jakby nie było, pewnie za jakiś czas znów na kanał wpadnie. Tymczasem ja jestem zadowolony z tego, co się udało i, kurde, dalej mi szkoda tego, co się nie udało. Natomiast, no, jak widzicie, nie zawsze musi być kawior. Nie zawsze i u mnie, gdy wszystko się udaje. No, człowiek uczy się na błędach. Ważne, żeby uczył się na swoich błędach, a nie na cudzych błędach. W zasadzie, okej, fajnie się jest uczyć na cudzych błędach, ale osobiście cieszę się, że uszkodziłem własną konsolę, a nie konsolę na przykład jakiegoś znajomego, który mi to przyniósł i prosił mnie, żebym mu taką usługę wykonał. Oczywiście szczerze nie zamierzam takich usług wykonywać, ponieważ jest to ryzyko i nawet za tym drugim razem, kiedy no, czułem się troszkę może bardziej pewnie, i tak gdzieś z tyłu głowy miałem takie, a co jeśli? Co jeśli? No, zawsze może nie wyjść, nie? Dlatego też, jeżeli coś takiego będę robił, to będę to robił tylko i wyłącznie dla siebie. Jeżeli ktoś sobie chce coś takiego zrobić, a nie ma pewności w łapie, nie potrafi do tego jakoś podejść z rozsądkiem i równowagą, to niech to zleci jakiejś firmie, która to zrobi i da mu na to gwarancję. Ja czegoś takiego zrobić nie mogę. Natomiast ten sposób na żyletki oraz opalarkę gazową jest zdecydowanie lepszy, daje świetne rezultaty, można to zrobić szybko i w miarę bezboleśnie i, jak widzicie, bardzo fajnie poszło. Cóż, na ten moment myślę, że temat się kolejny udał, choć początkowo zdawało się, że się nie uda. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie i jak Wam się podobał ten odcinek. Szczerze powiedziawszy, ja myślałem, że już nie powstanie ze względu na to, że no tak jak mówię, no jak zresztą widzieliście na filmie, uszkodziłem pierwszą konsolę bezpowrotnie, można powiedzieć, bo wyrwałem kość z padami i w zasadzie wierzchnią warstwą samego RSX-a, więc tutaj nie byłoby nawet opcji, żeby cokolwiek naprawiać, bo nie było co naprawiać. Nic, na sam koniec chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, które tutaj robicie na ten kanał, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, subskrypcje oraz wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe oraz wsparcie jakimś sprzętem, który dosyłacie, gdy cały czas dzięki temu mam co robić, cały czas Wy dzięki temu macie co oglądać. Projekty myślę, że są coraz ciekawsze, gdy kanał się rozwija w szerokim spektrum retro, młodszym i retro starszym, więc myślę, że nie jest źle. Z tego, co widzę po odbiorze, to również Wam się content podoba, więc cóż, myślę, że w tym kierunku cały czas będziemy szli, będę się rozwijał, będę chciał Wam dawać coraz więcej, coraz lepszych materiałów, a czy to się uda, to już myślę, Wy oceniajcie na bieżąco w komentarzach. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki, cześć!